Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj jest środa. Łatka 9.15 zawitała na serwery WOT. Ja jestem Kowarek i opowiem wam o bohaterach dzisiejszego odcinka. Mianowicie chodzi tu o dwa nowe czołgi premium. Rosyjskiego Objekta 257 oraz szwedzkiego STRVM 42 na 57. Zacznijmy od Rosjanina. Co wiemy o tym pojeździe? Wiemy tyle, że będzie to czołg ciężki na poziomie 10, premium, znamy jego dane i czytając dosyć dużo forów, dowiemy się, że czołg będzie można zdobyć prawdopodobnie za przyszłą kampanię. Bum! A oto i statystyki jakże interesującego czołgu. Tak jak mówiłem, jest to tier 10. Będzie miał 2100 HP, silnik 1000 konny. Waga 55 ton, moc do wagi 18 konia na tonę, czyli czołg będzie się szybko poruszał. Do tego maksymalna prędkość 50 do przodu i 15 do tyłu. Także tu jest przy tej wadze jak najbardziej ok, będzie rwał do przodu. Obrót na gąsieniczkach 28 stopni, obrót wieży 27, no to już nie jest... Tak, ok. No i opory dla gruntu, jak widzimy, dosyć wysokie. 1,2, 1,6 i 2,3. Ten ostatni strasznie wysoki. Zasięg widzenia 390 i stacyjka 720. Pancerz 150 z przodu, 140 z boku. No i z tyłu coś tam. Zaraz zobaczymy, a z tyłu będzie... Koło... 45, chyba że źle patrzę. No. I działo w takim czołgu, działo w rosyjskim czołgu. Otóż będzie to 122 o długości 13 kalibrów. Damage 440, penetracja 260, pro 5,2, damage na minutę 2313, czyli ok, jak najbardziej. Reload 11,4 to zapewne jest dla 100% załogi. Celność 0,36 to dadzą pewnie 0,38. Czas celowania 2,4 i depresja minus 5 w dół. Czyli no, jak to na ruski przypadło, zawsze tej depresji nie ma. Tutaj możecie sobie spojrzeć na pancerz. Jak widzimy, tutaj ta płyta jest dobrze skontowana, chyba że się nie znam. Wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Bardzo dużo czerwonych miejsc na wieży. Brak weak spotów. Zgadza się. Brak weak spotów. Weak spotów. Tutaj mamy dupkę. No to tutaj to wszystko jest miękkie. O właśnie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Tutaj mamy pancerz przedni. Opisany. Czyli chyba lewa strona będzie słabsza. Chyba że się mylę. No a tak wygląda pojazd. Bardzo ładny, oczywiście w wersji HD. Bardzo proszę. Oczywiście czołg jest na super teście i wszystko może się po prostu zmienić. A teraz przeskakujemy na drugiego bohatera dzisiejszego odcinka, czyli na szwedzkiego STRV-a. Oto i on, pierwszy szwedzki pojazd premium. Nie będę o nim gadał, czy tam przygotował sobie jakiegoś głupiego pisemka, żeby go opisać, czy coś w tym stylu, tylko od razu przejdziemy do statystyk. Otóż tier 6, 700 HP, silnik 340 koni, waga 25 ton, daje to 13 konia na tonę, czyli bardzo kiepsko, będzie znacznie mniej się rwał do przodu niż chociażby obiekcik 257. Maksymalna prędkość 45 do przodu, 20 do tyłu. Obrót na gąsieniczkach 38 stopni. Wieża 34. Opory dla gruntu 07, 08, 19. Czyli tu nie ma. Tutaj jest jak najbardziej ok, a tutaj jest źle. Tu jest źle. Zasięg widzenia 360 i radio 400. Mogliby dać tutaj 600, ale
tutaj nie ma większego znaczenia. Pancerza to nie ma, 55, i przy budowie takiego oto pojazdu, no to nie ma mowy o jakimkolwiek odbiciu. To wiemy, no wiem. Aha, i czołg jest, że tak powiem, testowany z dwoma działami. Jedno jest z magazynkiem, drugie jest bez magazynka. Z magazynkiem prezentuje się tak: 3 pociski, damage 150, penetracja 148, także przejdzie. ROW 9,1, bardzo słaby damage na minutę 1373, reload 15 sekund i najważniejsza rzecz, przeładowanie między pestkami 2 sekundy. Celność 0,36 i czas celowania 2,4. Tutaj jest zdecydowanie za dużo. Celownik nam się nie zdąży zjechać po przy takiej szybkostrzelności magazynka. No nie zdąży po prostu, nie zdąży. Depresja minus 6 stopni i elewacja plus 12. A drugie działko będzie wyglądało w ten sposób, że damage i penetracja zostaną bez zmian, ale zostaną zbuffowane jakieś inne statystyki pojazdu, na przykład czas celowania, czy tam celność, wiecie, czas przeładowania i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy zdjęcia przedstawiające STRV-ka. No jak widzicie, no mięciutko strasznie, tutaj 55, także no tutaj to wszystko, wszędzie gdzie nie strzelicie, to będzie wchodzić, no. Wycek też jest, ale to chyba bez znaczenia. A tak wygląda wyrenderowany model. Do ładnych on nie należy, aczkolwiek mi się bardzo podoba. Tutaj mamy jeszcze jakieś zdjęcia. Mamy. Tutaj mamy jeździe. No z przodu to ewidentnie przypomina mi IMX-a 1357. Już z tyłu tak nie bardzo. Otki. No na pewno ładnie będzie wyglądał. To można przyznać. A czy będzie dobry, no to się wszystko okaże. Wszystko się okaże. To było bodajże chyba ostatnie. Tak. Więc cóż, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobało, łapkujcie, komentujcie oraz subujcie i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych dwóch pojazdach. Będą miały rację bytu, czy też nie. Ja się z wami żegnam, do następnego razu i cześć!